pamiętajcie, to co ja wam opowiadam o tych książkach jest tylko moją subiektywną opinią. Możecie mieć inne zdanie o wszystkim. Drodzy państwo, książka o najbrzydszej okładce ever. Cześć, nazywam się Kajani. Jestem kolekcjonerką. Jestem rekonstruktorką. Piszę tematyczne artykuły, prowadzę wykłady i warsztaty, a w tej serii pokazuję książki godne polecenia. Gdyby to było na tą stronę, to ja rozumiem. Ale gadałam sobie z panem Robertem na Olimpii. Pan Robert sprzedaje książki na kolejnej Olimpii. Właśnie takie ma różne z drugiej ręki, trzeciej, czwartej albo i piątej czasami. Także mój mózg mówił, że tam leży na tej ziemi rozłożone coś ciekawego. Ja tak patrzyłam, ja to ignorowałam. Moja świadomość to ignorowała, podświadomość mówiła, patrz. No ale generalnie rzecz biorąc, no, gadam sobie z panem Robertem, bo tak potrafimy czasem z godziny przegadać na tematy różniste. W którymś momencie podszedł klient, zagadał pana Roberta, a ja w tym momencie tak spojrzałam bardziej, no bo skoro mój mózg męczyło, to musi tam coś być, no więc zaczęłam przeglądać. Już. No i wtedy ten tekst, secesyjne rozkosze salonowe. No dobra, powiem, ale jest secesyjne. To zajrzyjmy, co jest w środku secesyjne. W środku secesyjne to jest nie tyle książka kostymologiczna, od razu wam mówię, bo to jest z wystawy ogólnie o secesji, więc macie szkło. Macie metal. Macie porcelanę. Meble. Grafikę. I o macie właściwie jest niewiele, bo macie trochę rycin, biżuterii, klamerki, grzebienie, zdjęcia, ubraniach na lekarstwo. I to właściwie, może ja wam to tak będę pokazywać. I to właściwie jest wszystko, jeśli chodzi o kostymologię, właściwie te kilka stron. Ja secesję uwielbiam. Nie, wiecie, jednak nie mogę na to patrzeć. Wy macie okładeczkę. Przed nią ja mam tą, która mi się bardziej podoba. A chcecie, możecie kupować, możecie nie. Ja już powiedziałam, jeśli chodzi o katalogi, pasjonacko kupuję wszystko, co ma choć trochę mody. A odkąd zaczęłam się interesować też antykami w komplecie do ubrań, będziesz go, porcelana, znaczy metale mnie nie interesują. Nawet te szlachetne. Biżuteria srebrna, złota. Nie. Ale porcelana i szkło to już jak najbardziej. Poluję teraz na krzesełko. Przepraszam, czekajcie. Ja się rozpędziłam. Wracając do tej książki. Jeśli was ogólnie interesuje secesja jako taka, prąd w sztuce, przedmioty użytkowe, a moda jest takim dodatkiem do tego, to ja to polecam. Możecie sobie dać okładkę na to inną, z papieru albo coś.